Jesteśmy w pobliżu miejscowości Barumini, w jedynym miejscu na Sardynii, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Powodem jest nurag, jeden z najlepiej zachowanych na wyspie. Nuragi są niewątpliwą atrakcją turystyczną na Sardynii. To megalityczne, warowne wieże obserwacyjne pochodzące z połowy drugiego tysiąclecia przed naszą erą, czyli sprzed 3,5 tysiąca lat. Były budowane z ociosanych kamieni bez użycia zaprawy przez cywilizację nazywaną nuragijską. Zasiedlała ona Sardynię od końca XVII do II wieku przed naszą erą, to jest przez około 1500 lat. Szacuje się, że na Sardynii jest około 7 tysięcy nuragów. Studnia wewnątrz nuragu. Mimo udogodnień dla turystów w postaci schodów, poruszanie się wewnątrz nuragu nie jest łatwe. Kompleks Sunuraksi składa się z kamiennej wieży z przyległymi czterema mniejszymi wieżami, dodatkowo otoczonymi murem z siedmioma basztami. Dookoła są pozostałości zabudowań przylegającej do nuragu wioski. Kompleks powstał między XII a XI wiekiem przed naszą erą. Następny dzień rozpoczynamy w innym starożytnym miejscu, jakim jest Studnia Świętej Krystyny. Miejsce to jest związane z kultem wody, datowane na okres między XI a IX wiekiem przed naszą erą, czyli liczy już sobie około 3000 lat. Jak na tak odległe czasy, kamienna obudowa studni została wykonana z niezwykłą precyzją. Takich studni odkryto na Sardynii około 50. Prawdopodobnie miały one związek z kultem płodności. Studnię otacza stary gaj oliwny. W pobliżu w średniowieczu wybudowano kościółek ku czci świętej Krystyny i małe domki dla pielgrzymów przybywających na modły. Niedaleko kościoła są pozostałości nuragijskiej wioski. Zachowała się kamienna wieża o średnicy 13 metrów i wysokości wynoszącej obecnie 6 metrów. Datowana jest na okres od XV do XII wieku przed naszą erą. W sąsiedztwie wieży jest budowla uznawana przez archeologów za rodzaj stodoły. Ma 14 metrów długości, 2 metry szerokości i 2 metry wysokości. Jej sufit został wykonany z bazaltowych płyt. Nieco dalej jest podobna budowla, ale pozbawiona dachu.